A dzisiaj naszym gościem, witam Państwa bardzo serdecznie, jest radny sejmiku województwa łódzkiego, a zarazem sekretarz powiatu wileńskiego, pan Andrzej Chowic. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, w poniedziałek firma Azdrog z Tomasza Mazowieckiego podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. I co ciekawe, to jest już 2000 umowa podpisana w ramach tego programu. Tym samym 78% środków przeznaczonych dla przedsiębiorców, czyli 1 200 000 000 zł, już do przedsiębiorców trafiło. Tak, to jest wydarzenie może takie bardziej medialne, ale za tym są konkretne działania, ponieważ te pieniądze pracują, te pieniądze unowocześniają przedsiębiorstwa, są zakupywane nowe urządzenia, unowocześniane są, jak również nowe profile działalności poprzez te dofinansowania realizują przedsiębiorcy, a dzięki temu wzrasta możliwość zatrudnienia, jak również wydajność tych przedsiębiorstw i ta działalność jest dzięki temu bardziej konkurencyjna. Ja jak tak rozmawiałem z przedsiębiorcami z regionu wileńskiego, to oni mówią, że co bardzo ich cieszyło, że te pieniądze trafiają szybko i są rozliczane. Faktem, że tej papierkowej roboty jest bardzo dużo, ale na przykład właściciel kolor druku firmy drukarskiej poligraficznej w stronę, jeśli się jedzie na Rudę po prawej stronie, mówił, że dzięki temu skok technologiczny niesamowity. No na pewno to jest jeden z przykładów, ale to nie jedyna firma w naszym regionie, która otrzymała te dotacje i są firmy, które w tej chwili realizują swoje projekty, jak również te, które już się rozliczyły, ale też również w ramach innych możliwości, również nasz powiat był uwzględniony w podziale środków na otwarcie działalności, czy na zmienienie kierunku swojej działalności, czy dodatkowej działalności dla gospodarstw rolnych, które już funkcjonują, ale po to, żeby no, na rynku funkcjonować, były dotacje dla bezrobotnych, jak również prowadzących gospodarstwo rolne i 50 takich skorzystało w naszym powiecie. Jeśli chodzi o te pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, to jak wspomniałem, 78% środków przeznaczonych dla przedsiębiorców już jest rozdysponowane, ale ja przypomnę, mówimy o latach programowania 2007-2013. Minęła połowa roku 2012, a jeśli już chodzi o cały Regionalny Program Operacyjny, to już 90% środków rozdysponowane i ja tak rozmawiając z samorządowcami widzę, że ich boli głowa, że już tak mało środków i praktycznie no, już ostatni gwizdek na niektóre konkursy. No tak, tak. Niestety ten okres programowania zbliża się ku końcowi, a pragnę przypomnieć, że te 90% zakontraktowanych już środków to jest kwota 4 400 000 000 zł, którymi dysponuje RPO i wykorzystanie w 90%, zainwestowanie ich będzie procentowało w najbliższym czasie, ale też ono wywołuje kolejne potrzeby. W tej chwili jest okres, kiedy Polska uzgadnia z Unią Europejską kolejny okres programowania, kolejny okres wsparcia i informacje są takie, że te środki mogą być nawet jeszcze większe niż do tej pory. Natomiast ich podział być może będzie inny co do kwestii, na jakie kierunki będą te pieniądze przeznaczone. Miejmy nadzieję, że tych pieniędzy będzie jak najwięcej, bo te projekty, które planuje Urząd Marszałkowski w Łodzi są bardzo duże, między innymi ta kolej aglomeracyjna, która ma połączyć no akurat nie Wieluń, ale Sieradz w swoim zasięgu będzie miała. Bardzo ciekawie to wygląda i przede wszystkim unowocześni i bardziej usprawni ten transport, nie tylko pasażerski, ale i towarowy. Miejmy nadzieję, że to się stanie. Jeśli chodzi o pieniądze właśnie z Unii, to też kilka lat temu rozpoczęliście rozdysponowywanie środków na ochotnicze straże pożarne, na dofinansowanie nie tylko sprzętu, ale także i tych samochodów, bo przypomnijmy, niedawno zakończyło się euro, ale zaczęły się niestety burzliwe chwile w wielu rejonach Polski, w warmińsko-mazurskie bardzo poszkodowane, Opolszczyzna, też część tutaj łódzkiego i te pieniądze się naprawdę przydają. Tak, tak. Z tym, że chciałem tutaj sprostować, te pieniądze, które są przeznaczane na ochotnicze straże pożarne, ale przede wszystkim dla gmin, które to zdecydują,
które ochotnicze straże pożarne zostaną dofinansowane i dosprzętowione. To są pieniądze ze środków Urzędu Marszałkowskiego. To nie są jakieś programy unijne, tylko rozpoczęło się to w 2009 roku. Wtedy, kiedy po raz pierwszy takie poważne wichury przeszły nad naszym województwem, kiedy no, dowód był jednoznaczny. Bez ochotniczych straży pożarnych, bez doposażonych ochotniczych straży pożarnych nie ma szybkiej reakcji i w tym kierunku Sejmik Województwa Łódzkiego i Samorząd Województwa Łódzkiego poszedł, aby wspierać jednostki ochotniczej straży pożarnej, ale wprost nie możemy przekazać pieniędzy dla ochotniczej straży pożarnej. W związku z tym pieniądze przekazywane są i umowy podpisywane są z gminami, natomiast gmina dysponuje tymi zakupionymi sprzętami czy urządzeniami i przekazuje do jednostek, które funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz tych, które w najbliższym czasie zostaną do niej włączone. A to są te jednostki, które są położone przy bardzo ruchliwych trasach, jak również gdzie jest dużo nie wiem, lasów, jakieś, gdzie te zagrożenia są bardzo znaczące. Ja się bardzo cieszę, że pan to powiedział, bo my, gdy w poniedziałek była konferencja prasowa zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, marszałek Witold Stępień mówił o tych pieniądzach, 300 tysięcy złotych dla OSP z gmin, z 20 gmin województwa łódzkiego, to rozpętała się tu prawdziwa burza, bo mówiliśmy, że po 18 tysięcy dostały OSP z gmin Złoczew i Wieluń, a tu nagle przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych zaczęli wydzwaniać z pretensjami, że oni żadnych pieniędzy nie widzieli i nie widzą. To pan świetnie wyjaśnił. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie taka była opinia prawna, że wprost samorząd województwa nie może przekazać jednostkom ochotniczych straży pożarnych, natomiast może wesprzeć gminy w tym właśnie zakresie, w zakresie dosprzętowienia jednostek ochotniczych straży pożarnych. I to rozpoczęło się, tak jak już mówiłem, w 2009 roku, kiedy to przekazano 200 tysięcy złotych dla 8 gmin. W 2010 roku 250 tysięcy dla 10 gmin, w 2011 300 tysięcy dla 10 gmin, natomiast w 2012 te kwoty są znacząco mniejsze jednostkowe, ale to dlatego, że wniosków złożono aż 42, w związku z tym no, mniejszymi kwotami obdzielono, że tak powiem, 20 gmin z terenu województwa łódzkiego, w tym gmina Wieluń i tutaj najbliższa nam gmina Złoczew. Ale wcześniej również inne gminy z naszego powiatu otrzymywały, także w sumie już 50% gmin powiatu wieluńskiego takie wsparcie otrzymało. A jeśli do tego dodać, bo pan mówił tutaj o pieniądzach z Urzędu Marszałkowskiego, jeśli do tego dodać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także jeszcze z Odnowy Wsi, które też trafiały między innymi na modernizację domów ludowych, czy też sal OSP, to te pieniądze, które spłynęły do ochotniczych straży pożarnych są naprawdę bardzo duże, bo te nowoczesne samochody mówią same za siebie. Dokładnie, dokładnie. No, mamy wiele przykładów z naszego powiatu, gdzie to dofinansowanie było bardzo znaczące, gdzie te kwoty to była w setkach tysięcy złotych na zakupy sprzętu samochodów średnich, które no, kosztują około 600-700 tysięcy złotych. Prawie trzy tygodnie temu, 21 czerwca, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego udzielili absolutorium zarządowi Województwa Łódzkiego za wykonanie budżetu za 2011 rok. Było jednogłośnie? Nie, oczywiście opozycja miała swoje uwagi, ale w głosowaniu 22 głosy były za udzieleniem absolutorium, natomiast opozycja, czyli SLD i PiS były przeciwne. Z tym, że bez jakichś argumentów merytorycznych, natomiast no... Po prostu tak, trzeba rękę podnieść. Tak, tak. Jeśli chodzi o tę sesję, też uchwaliliście plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego na 2012 rok. I tu też trzeba dodać, że od nowego roku, czyli 1 stycznia 2013 roku, te plany będą musiały akceptować i uchwalać gminy, bo ustawa śmieciowa wchodzi i niestety każdy mieszkaniec, czy chce, czy nie chce, ten podatek, bo trzeba to tak nazwać, będzie musiał zapłacić i miejmy nadzieję, że tych wysypisk dzikich nie będzie w końcu. No tak, zmienia się tutaj dość znacząco w tej kwestii. Do tej pory gminy podpisywały umowy z firmami i firmy na terenie gmin
zajmowały się kwestią śmieci. Natomiast wprowadzenie podatku śmieciowego dla każdego mieszkańca no będzie taką zmianą dość znaczącą, która spowoduje, sądzę, że większą dbałość o czystość, ale też i obciążenie, bo są też osoby na pewno, czy rodziny, których nie stać na to. I tutaj być może, że gminy muszą w tym względzie jakieś również ulgi wprowadzić. Właśnie o tym samorządowcy mówią, szczególnie włodarze gmin, że to znów będzie strzał w budżety gminne, ponieważ gdy nie będzie mieszkaniec mógł zapłacić, no to musi to zrobić gmina. No tak, to jest na pewno problem, z którym teraz będą się zmierzały samorządy gmin, uchwalając te kwestie. Już tak na koniec, podczas tej ostatniej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego udzieliliście też pomoc gminie Wrocław na stworzenie takiego projektu kolejowego, połączenia kolejowego Wrocław-Warszawa. Bo przypomnijmy, jeszcze w ubiegłym roku były takie prowadzone starania, żeby przez Wieruszów tutaj szło połączenie kolejowe, właśnie Wrocław-Wieruszów, a później też i Wieluń. Jest na to chyba coraz większa szansa. Tak, jest pierwszy krok w tym względzie, mianowicie na ostatniej sesji sejmiku została udzielona pomoc finansowa dla gminy Wrocław na wydatki związane ze zleceniem opracowania koncepcji nowego połączenia kolejowego na linii Wrocław-Warszawa wraz z analizą potencjalnych potoków ruchu pasażerskiego. Tutaj problem jest taki, że brakuje linii, która połączyłaby Sieradz z Wieruszowem, ewentualnie z Wieluniem. W czasie tego opracowania będzie przygotowywana koncepcja, czy może kilka koncepcji, w jaki sposób połączyć tą istniejącą dotychczas linię Wrocław-Wieluń z linią, która istnieje w Sieradzu, po to, żeby można było dotrzeć bezpośrednio z Wrocławia do Warszawy. To by bardzo był dobry ruch w kierunku właśnie ruchu pasażerskiego, no i odciążenie chyba dla dróg. Dokładnie. Jest to bardzo dobry ruch. Tutaj zainteresował się tym bardzo prezydent Wrocławia, pan Dutkiewicz, który bardzo optuje za tym i w związku z tym samorząd województwa łódzkiego dokonał pierwszego kroku, mianowicie wsparcia tej inicjatywy i przygotowania koncepcji, która będzie w kolejnych etapach, sądzę, przygotowywana jako już projekt zadaniowy i pozyskanie środków z Unii Europejskiej, bo na pewno w tym kierunku pójdzie to zadanie. Panie sekretarzu, ja już nie będę pana zatrzymywał, bo wiem, że czas leci nieubłaganie, a pan się spieszy na imprezę, szczególnie uroczystą imprezę przyznania medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, par małżeńskich z gminy Mokrsko. Także już nie zatrzymuję naszym państwa gościem. Dziś w studiu Rady Ziemi Wieluńskiej był sekretarz powiatu wieluńskiego i radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, pan Andrzej Chowicz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.